Dobry wieczór kochani moi szczęści Boże. Witajcie. Bardzo mi miło się z wami zobaczyć. I szczerze mówiąc nagrałem ten filmik, dlatego że chcę się z wami zobaczyć. To znaczy, żebyście wy mnie zobaczyli. Bo ja was niestety zobaczyć nie mogę. Ale to nic nie się szkodzi. Nie chcę, żeby to było tak, że, że ja chcę tylko pieniądze od Was, a, a poza tym spadajcie, bo interesuje mnie tylko szmal, który możecie mi dać. To jest absolutna nieprawda. Absolutnie się chcę z Wami po prostu przywitać i powiedzieć, co u mnie słychać. Otóż, jak zapewne dobrze widzicie, odrasujesz mi włosy. I w końcu są takiej, powiedzmy, właściwej dla mnie długości, a nie, że jestem łysy. I to jest bardzo dużo dla mnie: bardzo dużo to dla mnie znaczy. Do tego jeszcze chciałbym się podzielić tym, że jak najbardziej, oczywiście, problem tego. Tego, tej całej imprezy charytatywnej cały czas nie daje mi spokoju aczkolwiek powiedziałem Jezu Ty się tym zajmij po prostu i ja wierzę że jeżeli to się wydarzy ta impreza charytatywna to będzie w tym palec poszy że Bóg będzie w tym obecny z kolei jeżeli się nie wydarzy no to tak widocznie miał być i, i po prostu radź sobie inaczej Jacku. Tak czy inaczej od pół roku już, prawie pół roku nie biorę interferonu beta 1a i czuję się dobrze. Nie mam żadnego rzutu. I jest fantastycznie. I uważam osobiście, że interferon Beta 1 na firma Vonex, o ile oczywiście komuś pomaga, to bardzo dobrze. Natomiast być może mi pomagał, aczkolwiek zablokował mnie na 4 lata, i przez te 4 lata nie mogę robić nic. A teraz w końcu mogę. I dlatego działam. Działam, działam i jeszcze raz działam. Działam w różnych kwestiach. Czy to w sprawie tej imprezy charytatywnej. Czy to w sprawie franczyzny na pizzerię. Różne pomysły są. No i w każdym razie myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. I że nie można sobie tego. W żaden sposób lekceważyć. Nie. Cieszę się po prostu, że Bóg nad mną czuwa i nie daje się tej chorobie rozwinąć w żaden sposób. I cieszę się, że cieszę się, że po prostu ta choroba nie rozwija się, że się zatrzymała i Według mnie, tak mi się przynajmniej wydaje, ja w to wierzę, że ona się. Ojej. Że ona się po prostu cofa. I ja staram się temu pomóc, ćwicząc i jeżdżąc na tym rowerku, tutaj staram się jeździć na tym rowerku i. Ćwiczyć, trenować nogi i powiem szczerze, jest bardzo, bardzo duża poprawa, jeżeli chodzi o równowagę. Jest chodzić o wiele łatwiej w momencie, w którym ćwiczy się nogi. I chwała na wysokości Bogu, że, że daje mi siłę na to i że jest obecny w tych ćwiczeniach Bóg. I dziękuję Bogu za to, naprawdę. Do tego jeszcze powiedziałem, na co jest ta impreza charytatywna cała. Otóż ona jest na mieszkanie, na wyposażenie, na wykończenie tego mieszkania, na wyposażenie tego mieszkania, jak również na sprzęt do rehabilitacji i na różnego rodzaju inne dodatkowe sprzęty, które umożliwiłyby mi jakiś sposób rozwój i też jest na przykład właśnie na tę pizzerię, na tę franczyznę żeby mieć pasywny dochód. Znaczy wyłożyć pieniądze na pizzerię, ale po prostu czerpać i komuś zlecić prowadzenie tej pizzerii, ale żeby mieć jednak 20% z dochodów tej pizzerii, 20% albo 10% Mieć po prostu dla siebie. To znaczy, po prostu ktoś by to prowadził, a ja biorę 10% w związku z tym, że wyłożyłem na początku pieniądze na tę pizzerię. I w ten sposób, jeżeli generuje się przychód pasywny, to w tym momencie człowiek y, może funkcjonować i żyć. Y, Pomimo, pomimo wszelkich tam e, przeciwności losu, powiedzmy. E, jeżeli chodzi natomiast o miejsce mojego zamieszkania, to chciałbym przeprowadzić się do Poznania. Dlatego, że, jak powiedziała Łucja e, z Fatimy, powiedziała Polska będzie najmniej dotknięta przez trzecią wojnę światową natomiast Poznań jako miasto nie będzie w ogóle zniszczony i dlatego ja zdecydowałem że chciałbym się przeprowadzić do Poznania Niektórzy mogą mówić ale chytry skurczybyk ani mogą mówić po prostu roztropny gość tak, ja wierzę, że to co powiedziała Miriam, e, Matka Boża, to jest prawda. I że ona na pewno nie kumała Że to jest stuprocentowa prawda. Więc więc myślę, że tak, no myślę, że Poznań. Poznań, miasto doznań. Tak. Myślę, że dlaczego nie. Trzeba tam pojechać i powiedzieć, że nie rycz mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszule. z napisem King Bruce Lee Karatemistrz. King Bruce Lee Karatemistrz. Tam też byś chciał fajnie by było otworzyć lokal pizzerię Alforno, bądź też albo również otworzyć e, kebaba. Prawdziwego kebaba, takiego prawdziwego, prawdziwego, nie z jakimiś kulkami mocy czy coś, tylko taki kebab z prawdziwego zdarzenia, robiony przez Persa. To wszystko to oczywiście są marzenia, ale no, chciałem się z wami podzielić. Jakie to mam marzenia. No póki co, to jak wiadomo. Zbiórka wciąż trwa na, ten, na tę imprezę charytatywną. Zobaczymy co to będzie. Natomiast no. Mam nadzieję, że jeżeli to wyjdzie, to uda się uzbierać pieniążki na właśnie na mieszkanie, właśnie na sprzęt do rehabilitacji. Właśnie na medyczną marihuanę, która niestety nie jest refundowana. I właśnie na wykończenie tego mieszkania, wyposażenie go i, i na życie. Ale tu już się wiąże z inwestycjami, żeby na to życie mieć. Tak czy inaczej yy... chciałbym wiedzieć, co u was? Może podzielicie się, co u was słychać? Jak wam czas mija? Co robicie? W ogóle dlaczego mielibyśmy się nie poznać? Może powiedzcie mi coś o sobie? Napiszcie w sensie coś o sobie pozdrawiam was zapraszam i polecam Jacek Zygórski widzimy się następnym razem zapewne e, trzymajcie się ciepło i i wszystkiego wszystkiego dobrego pozdrawiam was całuję i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Trzymajcie się. Papa. Pa.